Ponad 550 tysięcy złotych kosztował kolejny etap budowy domu wiejskiego w Warysiu. Co za tę sumę udało się wykonać? Jest to drugi etap realizacji tej inwestycji. Poprzednio wybudowaliśmy dom wiejski, który został oddany do użytku. I to taki obiekt wielofunkcyjny, który służy między innymi celom kulturalnym, ale również i społecznym. Mieszkańcy z tego obiektu w różnych okolicznościach mogą korzystać. W ramach inwestycji, którą realizowaliśmy w roku poprzednim, wykonaliśmy adaptację poddasza. Powstały tu w zasadzie trzy sale do zagospodarowania. W tych salach oczywiście będzie prowadzona działalność kulturalna, kółka zainteresowań. Wykonano również sanitariaty, dostosowano obiekt, co jest bardzo ważne, do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonano szereg prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. To jest ogrodzenie całego kompleksu, budowa boiska wielofunkcyjnego, do siatkówki, koszykówki, kortu tenisowego jednocześnie, budowa boiska do piłki plażowej, jak również parkingu na kilkanaście samochodów. Obiekt na dzień dzisiejszy może pełnić różnorakie funkcje, może służyć rozwojowi sportowemu młodzieży i nie tylko z miejscowości Waryś, rozwojowi kulturalnemu i szeroko pojętym potrzebom społecznym. To był drugi etap realizacji inwestycji, ale chcemy tutaj jeszcze przy tym obiekcie wygospodarować teren w ramach terenu, którym dysponuje gmina Bożencin przy lesie, aby tam wybudować wiatę celem umożliwienia mieszkańcom spotykania się również w sezonie letnim, chociażby nawet na tak zwanym grillu. Panie wójcie, znakomita większość gmin w tym kraju zamyka tak na dobrą sprawę domy ludowe, domy wiejskie. Dlaczego w Bożencinie jest odwrotnie? Są one bardzo potrzebne. Zresztą wydaje mi się, że w każdej miejscowości tego typu obiekt powinien funkcjonować. To daje szansę rozwoju zarówno młodzieży, jak i społeczności lokalnej. Przecież w takich obiektach funkcjonują niejednokrotnie pracownie informatyczne, internetowe. W takich obiektach realizowane są przez ośrodki kultury różnego rodzaju zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Także na rozwój kulturalny, rozwój rekreacyjny, na rozwój sportowy, na tworzenie warunków tego rozwoju zdecydowanie trzeba samorządom stawiać. W Domu Wiejskim w Warysiu znalazło się także miejsce dla stowarzyszenia, dla lokalnej grupy działania Kwartet na Przedgórzu. Tak, w tym obiekcie funkcjonuje również lokalna grupa działania, która skupia na dzień dzisiejszy cztery gminy. Gminę Bożencin, Radłów, Dębno i Brzesko. Ta lokalna grupa działania, to stowarzyszenie dysponuje określonym budżetem, który daje szansę na aktywizację społeczności tych gmin i stowarzyszeń różnego rodzaju, które w tych gminach funkcjonują, które mogą korzystać z możliwości aplikowania o środki unijne na realizację wielu programów. Mieszkańcy gminy Bożencin garną się właśnie do tego typu projektów? Chcą realizować takie przedsięwzięcia? Coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych, ale to nie tylko mieszkańcy indywidualnie. To również stowarzyszenia, to również gmina, biblioteka, gminny ośrodek kultury. No szereg, a można powiedzieć, że większość zadań realizujemy przy udziale środków unijnych. Przykładem tego jest ta inwestycja, którą dzisiaj odbieramy, gdzie pozyskaliśmy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% wartości realizacji inwestycji. Bez tej aktywności samorządu, bez pozyskiwania możliwości w zakresie finansowania z zewnątrz, gminy takie jak Bożencin niewiele mogą.